Siemanko, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę chciał Wam powiedzieć o 5 zasadach dobrej pracy zdalnej. Będę to mówił na bazie swoich około 5-letnich doświadczeń. Oczywiście nie będę tutaj doradzał konkretnych narzędzi, ale bardziej będę chciał Wam przekazać tu zasady, które uważam, że znacznie poprawiają pracę zdalną i sprawiają, że jest ona bardziej efektywna. Pierwsza rzecz to wspólny kalendarz i oznaczanie w nim dni wolnych. Czyli jeżeli pracujecie w zespole rozproszonym i macie w tym zespole różne osoby z różnych nacji, to trzeba pamiętać, że dni wolne są różne w Niemczech, różne są we Francji, różne są w Azerbejdżanie i w Polsce. Wtedy na przykład widzimy, żeby nie planować spotkania, jak na przykład połowa teamu z Polski obchodzi wtedy święta Bożego Narodzenia, co oczywiście nie ma miejsca na przykład w takich krajach jak Azerbejdżan i tak dalej. Później musimy mieć tam oznaczane w tym kalendarzu urlopy oraz dni chorobowe. Oczywiście to, że mamy wspólny kalendarz, to jakby nie załatwi nam problemu wpisywania tych rzeczy, więc oczywiście jeżeli mamy wspólny kalendarz, to też warto mieć procedury i taką umowę wewnątrz zespołu, kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie tych danych, tak żeby kalendarz był aktualny, bo jeżeli ktoś nie będzie wprowadzał i oznaczał tych danych, no to po prostu to narzędzie będzie bezużyteczne. Kolejna rzecz to warto jest umieszczać tam różne spotkania, także na przykład jeżeli ktoś mi nie odpisuje, to widzę, że na przykład kolega jest w tym momencie na jakimś ważnym spotkaniu i to też jest dla mnie informacja, żeby no oczywiście nie planować spotkania w tym samym terminie, jeżeli zapraszam osoby, które biorą udział w innych spotkaniach. To jest oczywiście logiczne. Później kolejna rzecz, posiadajcie włączone kamerki przy rozmowie. Po pierwsze, łatwiej jest wtedy odczytać mowę ciała, czyli jeżeli ktoś jest zdenerwowany, jeżeli ktoś jest pobudzony, jeżeli ktoś jest szczęśliwy z jakiegoś powodu, to myślę, że to jest zawsze jakaś dodatkowa informacja. Kolejna rzecz to właśnie widzimy te emocje, tak? Czyli wiemy, na co zwrócić uwagę, co jest dla kogoś ważne. To też przy takiej rozmowie głosowej czasami nie da się tego tak łatwo wyłapać. Kolejna rzecz to widać znudzenie i to jest, wydaje mi się, chyba największa, najlepsza zaleta włączonej kamerki przy rozmowie, że widać po prostu znudzenie. Czyli jeżeli mamy spotkanie i widać, że ktoś przez pół godziny się nie odezwał i po twarzy no, widać, że jest tam za karę, to jest to dla nas bardzo dobra informacja. Sygnał, to spotkanie nie ma sensu w takim składzie, że są osoby, które są znudzone, które po prostu nie powinny być na tym spotkaniu, albo agenda tego spotkania po prostu powinna być zupełnie inna. Więc włączajcie kamerki przy rozmowie. Oczywiście na ile to jest możliwe, jeżeli pozwala Wam na to internet i transfer w danym momencie, to jak najbardziej z tego korzystajcie. Kolejna rzecz to używajcie emoji, reakcji i statusów. I oczywiście wiele osób może powiedzieć, że o, emoji to jest dla dzieci, dla gimbusów, ja w mojej pracy, w moim korpo nie używam emoji. I tutaj uważam, że jest to błąd, bo często jeżeli po prostu piszemy komuś coś, zwykłe zdanie, to jeżeli ktoś je odczyta, to w zależności od kultury, od tego kto jest tą osobą, on może czy ona odczytać to zdanie zupełnie inaczej. A czasami jeżeli damy jakieś emoji, jakiś tam, nie wiem, uśmieszek czy coś, to pomagamy tej osobie jakby zrozumieć intencje naszego zdania. Czy my żartujemy, czy my jesteśmy szczęśliwi, czy my się z czymś zgadzamy, czy my się z czymś nie zgadzamy. Jest to dosłownie taka mała pierdoła, a potrafi znacząco jakby wzmocnić nasz komunikat. Później kolejna rzecz to w wielu narzędziach typu Slack, Jira mamy możliwość na przykład dawania reakcji. Czyli na przykład jeżeli ktoś napisze komentarz albo jeżeli ktoś wrzuci jakąś wiadomość, to ja nie muszę odpisywać na tą wiadomość, ale mogę na przykład na tą wiadomość wysłać jakąś reakcję, czyli na przykład jakąś okejkę, jakiś uśmieszek, jakąś wkurzoną buzię. I to też jest dodatkowy taki feedback, że ta osoba wie, że dobra, Artur to przeczytał, Artur rozumiał, o co mi chodzi. Kolejna rzecz to statusy, czyli jeżeli robicie coś ważnego, chcecie się skupić na pracy tak zwanej głębokiej, chcecie pójść na lunch albo pobawić się z psem, to używajcie statusów, bo wtedy ktoś na przykład, kto ma niezbyt ważną sprawę, no to nie będzie Wam przeszkadzał, ale tutaj też jest ważna rzecz, żeby jakby aktualizować te statusy, tak? Jeżeli ktoś ma całe życie status nie przeszkadzać,
to nie ma to większego sensu, bo z czasem i tak ludzie zaczną to ignorować i będą ci po prostu przeszkadzać i będą do ciebie pisać. Natomiast jeżeli będziesz te statusy ustawiać w odpowiednich momentach i je aktualizować, to wtedy myślę, że jest większa szansa, żeby twój dany status był faktycznie informacją, która ma znaczenie. Kolejna rzecz to nie używaj prywatnych wiadomości i oczywiście nie mam tutaj na myśli, jeżeli się umawiasz z kolegą po pracy na piwo, no to wtedy piszcie to w tej prywatnej wiadomości, ale bardziej mi chodzi o to, żeby nie ustalać jakichś ważnych rzeczy związanych na przykład z backendem, z architekturą, z deployami, jakieś rozmowy projektowe, żeby nie toczyć ich w prywatnych wiadomościach, bo wtedy po pierwsze ciężko jest kogoś do tego dołączyć, czyli na przykład jeżeli poruszacie się, nie wiem, po jakimś gruncie, gdzie potrzebujecie, żeby ktoś też się na ten temat wypowiedział, no to gdy korzystamy z ogólnodostępnego kanału, no to po prostu możemy oznaczyć tą osobę i ona wtedy może się włączyć do tej rozmowy. Natomiast gdy toczymy to w prywatnych wiadomościach, to jest to bardziej skomplikowane. Kolejna rzecz, że jakby prywatne wiadomości nie stanowią takiej bazy wiedzy dla innych, czyli na przykład jeżeli mamy kanał backend, frontend, nie wiem, jakiś tam inny jeszcze kanał, na przykład kanały podzielone po projektach albo zespołach, to wtedy jak ktoś dołącza do tego teamu, to wtedy może używać takiego kanału jako wyszukiwarki. Czyli na przykład ktoś mnie pyta, słuchaj, czemu coś tam tak zrobiliście? To ja wtedy mogę od razu powiedzieć, a słuchaj, wejdź tam na ten kanał, wyszukaj go i tam zobaczysz dyskusję na ten temat, albo czekaj, zaraz ci ją jeszcze udostępnię. Kolejna rzecz to dbajcie o dobrą jakość audio, czyli na przykład jeżeli pracujecie zdalnie i wiecie, że będziecie potrzebowali się komunikować z wieloma osobami danego dnia, no to nie idźcie do Starbucksa i nie pracujcie stamtąd, bo najprawdopodobniej będzie to kłopotliwe zarówno dla Was, jak i dla osób, które będą Was słuchać. A nawet jeżeli się zdarza często, że musicie pracować z miejsca, gdzie jest kupę jakichś tam hałasów dookoła, wtedy po prostu warto jest zadbać na przykład o jakieś specjalne oprogramowanie albo ustawienie waszego mikrofonu tak, żeby wszelkie jakieś szumy w tle, takie jak u mnie tutaj są, były kancelowane. I tutaj kolega Karol u mnie na fanpage'u polecił narzędzie Crisp AI, które pozwala właśnie tworzyć wam w systemie taki wirtualny mikrofon, który filtruje dźwięki w taki sposób, że po prostu lepiej jest was słyszeć. No a kolejna taka oczywista rzecz, no to żebyście zainwestowali w mikrofon, bo czasami w laptopach te wbudowane mikrofony no, nie działają najlepiej i wtedy ciężko jest wyłapać wasz głos, one ściągają dosyć mocno te wszystkie hałasy, które są dookoła, więc czasami nawet prosty mikrofonik może kosztować 20 zł, a daje o wiele lepszy efekt niż ten wbudowany. Więc to wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Dajcie znać, jakie są Wasze rady na produktywną pracę zdalną i czy podobał Wam się materiał w sekcji komentarzy. Dzięki, pozdrawiam, cześć.